wiedział, że bitwa jest nieunikniona i nie ma czasu do stracenia. W pośpiechu gromadził wojska. Zjechało się rycerstwo z całego Śląska. Wezwano na pomoc górników ze Złotoryi. Pod broń powołano wielu chłopów z książęcych włości. Z pomocą pośpieszyli krzyżowcy, którzy już od dawna gotowali się do krucjaty przeciw poganom. Templariusze, joannici, a także krzyżacy przybyli na wezwanie księcia Henryka, by walczyć z wrogami chrześcijaństwa. Niektórzy twierdzą, że w szeregach krzyżackich braci był sam Poppo von Oster, późniejszy wielki mistrz zachodni. Nadciągnęli też, prowadząc swe oddziały, inni: Mieszko, książę Opolski, Bolesław, margrabia Morawski, zwany Szczebiotką, siostrzeniec Henryka. Spoglądając na liczne zastępy ściągające do miasta, książę Henryk wierzył, że z Bożą pomocą zdoła pokonać pogan i pomścić klęski Polaków pod Turskiem czy pod Chmielnikiem. Zagrzewał rycerstwo do walki, mówiąc: większej wagi i główniejszej było takie zwycięstwo, gdzie przez śmierć ciała pozyskiwało się triumf ducha, że prawdziwszy to triumf, trwalszą zapewniając chwałę jemu samemu i rycerstwu jego, gdy za wiarę i religię chrześcijańską szczęśliwie polegli, niż gdyby po otrzymanym zwycięstwie zachowali się przy życiu, a splamili niesławą wiarę. Nastrój dowódcy udzielił się zgromadzonym wojskom. Rycerze aż rwali się do boju. Wreszcie 9 kwietnia roku pańskiego 1241 obie armie stanęły na szerokiej równinie nad rzeką Kaczawą, około 1 mili na południowym wschód od Legnicy. Zaszczyt przeprowadzenia pierwszego natarcia przypadł rycerzom zakonnym, gościom z obcych krain i górnikom pod wodzą księcia Bolesława.
dla wsparcia łamiących się szeregów dwa zastępy wojsk, dowodzone przez Mieczysława Opolskiego i rycerza Sulisława. Pod osłoną strzał z Polski posiłki z całym impetem natarły na Tatarów i zmusiły ich do ucieczki. Szyki zaczęły się już łamać. Zanosiły się na wygraną wąs księcia Śląskiego.
gdy w tym zdarzyła się rzecz nieoczekiwana. Oto w szeregach wroga ukazała się korągiew ogromnej wielkości, na której widniał wymalowany znak X, a na samym wierzchołku zatknięta była potwornie szpetna głowa. W pewnej chwili z jej ust buknęła jakaś bara, a potem gęsty dym i tak smrodliwy, że od tej woni brały wojska polskie, cofając się w przerażeniu. Dokonawszy tej sztuki, Tatarzy z nowym impetem do boju i sztuków przeraźliwie zaczęli wybierać coraz to dalej oddziały księcia Henryka. Coraz więcej rycerzy uciekało w obłoku, jedynie książę Henryk walczył nadal dzielnie, a wraz z nim najbliższe jego otoczenie. Ale i tak grupa malała, bądź przez ucieczkę lękliwszy, bądź przez śmierć bardziej odważny. Księcia pozostało tylko czterech rycerzy. Sulisław, brat bohaterskiego wojewody krakowskiego, który poległ, Klemens, wojewoda głogowski, Konrad Kondratowicz i Jan Iwanowicz. Ci najwierniejsi pragnęli Henryka ocalić, jak kiedyś w domu siebie. Ocalił go od ojca sławny rycerz Ferenczy. Zdając sobie sprawę, co by się stało, gdyby książę zginął w boju, rycerze ci siłą uprowadzili go z placu boju. Wydawało się już, że ocalenie będzie możliwe. Za uchodzącymi rzucili się Tatarzy, a poznawszy księcia po zbroi, z wielką zaciekłością rzucili się na niego i towarzyszących mu rycerzy. Wprawdzie Jan Iwanowicz zdołał wyrzucać księciu, wirze walki było już jednak za późno. Obskoczyła Henryka tak wielka chmara Tatarów, że pozostało mu tylko walka na śmierć i życie. Atakowany przez dziesiątki wojowników tatarskich bronił się z wielkim męstwem, ale gdy wzniesionym do cięcia prawie za rogiem chciał uchodzić najbliższego Tatara, nagle drugi pchnął go dzidą pod bachę. Zachwiał się go w tych czasach Henryk i rumor. Spora walki zbiegł jedynie Jan Iwanowicz, który goniony przez 10 Tatarów z 8 z nich trupem położył, a jednego wziął do niewoli. Ocalał również książę Mieszko Opolski, uszedłszy wraz z Karską z Ogródzi do Sanku. Po rozgromieniu wojsk chrześcijańskich Tatarzy, zebrawszy łupy z pobojowiska, ruszyli pod zamek letnicki. Wieźli z sobą ponoć 9 wozów ludzkich uszu. Wyszedł bowiem rozkaz od dowództwa tatarskiego, żeby dla sprawniejszego i pewniejszego policzenia poległych w walce chrześcijan odciąć każdemu poległemu jedno ucho. Przed tymi wozami niesiona na wysokiej włóczni głowa Henryka. Podstąpiwszy pod mury, zażądali Tatarzy przez tłumacza natychmiastowego poddania.
ale dzielna załoga, wzmocniona posiłkami spośród uciekinierów, odrzekła mężnie, że za jednego poległego wodza mieli dosyć innych wodzów w synach walecznego Henryka. Najeźdźcy nie chcieli tracić czasu na długie oblężenie, rozbiegli się więc po okolicy, niszcząc, paląc i rabując, co się dało. Po kilku dniach ruszyli na południowy zachód do Otmuchowa, a potem przez Racibórz wtargnęli na Morawę. Po ustąpieniu Tatarów ocalała ludność uznała za pierwszy swój obowiązek odpowiednie pogrzebanie wielkiej liczby poległych rycerzy. Najtrudniej było z uroczystym pogrzebem księcia Henryka Pobożnego. Głowę bowiem zabrali Tatarzy, a po samym tylko ciele ciężko było poznać zabitego władcę. Tym bardziej, że Tatarzy zerwały prawie wszystkich znaczniejszych ludzi palili. Po kilkudniowych daremnych próbach odnalezienia zwłok księcia przyszła szukającym z pomocą księżna Anna. Wdowa po zabitym, twierdząc, że jej mąż miał 6 palców lewej nogi. Ta wskazówka ułatwiła znalezienie ciała, które z wielką czcią sprowadzono do Wrocławia i pochowano w kościele świętego Franciszka. W środku muru ufundowanego na księcia na krótko przed śmiercią. W tymże kościele złożono zwłoki najwierniejszych towarzyszy Henryka. Żałoba po nim wśród najbliższej rodziny i wśród poddanych trwała cały rok. A w naszej pamięci po wszechczasy. Rekonstruktorom, a także grupie pokazów historycznych.